W niedzielę 7 września w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie o godzinie 10 odbyła się uroczysta msza święta, w której udział wzięli przedstawiciele władz gminy, powiatu i województwa, reprezentanci lokalnych stowarzyszeń, zespołów oraz sołtysi i inni zaproszeni goście. Przemarszowi z kościoła na Plac Niepodległości towarzyszyła orkiestra Dęta z Piekoszowa. O godzinie 15 rozpoczęła się rozrywkowa część wydarzenia, którą otwarło wystąpienie starościny i starosty Dożynek. W okazałych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory. Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy codziennie trafia na stoły w naszych domach polskich chleb. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim reprezentacjom miejscowości z gminy Piekoszów za wystawienie swoich plonów, a władzom gminy na czele z panem wójtem za podjęcie trudu organizacji dożynek. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim, szanowni zebrani, mieszkańcom, gościom i delegacjom za udział w tym ważnym święcie. Panie starosto, dziękuję za otrzymany chleb. Dzieląc się z państwem, mam nadzieję, że w każdej rodzinie, w każdym domu tego chleba nie zabraknie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Swoje miejsce na scenie znalazły także zespoły folklorystyczne z terenu gminy. Codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co lata marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Nie zabrakło również młodych artystów. Podczas przemówień zaproszonych gości często padały słowa uznania dla rolników za ich trud, pracy oraz za to, że dzięki nim nie brakuje nam chleba. To święto jest poświęcone dla was. Dożynki od wielu lat są wpisane w tradycję narodu polskiego, bo wiemy, jak rolnicy ciężko pracują na to, żebyśmy mogli, nie byli głodni, mogli funkcjonować. Także bardzo ważne jest to, żeby rolnictwo i rolnicy się rozwijali w dalszym ciągu. Drodzy rolnicy, spotykamy się dzisiaj, żeby wam podziękować za trud, jaki wkładacie w pracę na swojej ziemi, mówiąc krótko, ziemi żywicielce, za to, że dostarczacie nam zboże, z którego produkowany jest chleb, i jesteśmy tu po to, żeby docenić wasz trud, wasz wysiłek. Długo mówić nie będę, bo mam anginę, ale pozwoliłam sobie tylko wejść na scenę, żeby podziękować wszystkim rolnikom z gminy Piekoszów za cały trud, za pracę.
A dzisiaj, ponieważ jest festyn, życzę Państwu dobrej, spokojnej zabawy. Pogoda jest, więc myślę, że i humory będą dopisywały. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego i dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie i Radzie Gminy. Proszę Państwa, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, a z mojej strony chcę powiedzieć, że no nie byliście wszyscy na targach, bo niby po co, ale Powiatowy Urząd Pracy ma bardzo dużo środków finansowych na różne formy wsparcia. Są to te nowe wsparcia, które kończą się najczęściej efektywnością zatrudnieniową. Wiele Państwa, pracodawców nie wie jeszcze tak dokładnie, o co chodzi w tych nowych finansowaniach, ale zapraszamy serdecznie do Powiatowego Urzędu Pracy, bo chcemy pomagać zwłaszcza tej gminie, która w tej chwili dźwiga się z tych wielkich trudności finansowych i życzę Wam wszystkim wiele szczęścia, radości w życiu prywatnym i oby Wasza gmina zaczęła kwitnąć i oby była najbogatszą, bo zasłużyliście sobie na to. Dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Święta Plonów w gminie Piekoszów. W sposób szczególny chylę czoła tym wszystkim, którzy czują się jeszcze rolnikami, którzy z pracy na ziemi czy w otoczeniu rolnictwa próbują się realizować, produkują, starają się mimo trudności, mimo trudnego roku ze względu na dużo deszczu, na kiepską aurę żniwa. Pracują, starając się jak co roku, aby na naszym świętokrzyskim stole, w naszych rodzinach chleba nie zabrakło. Dzieciaki także znalazły coś dla siebie. Oprócz możliwości przejażdżki konno czy na dmuchanym zamku, mogły także wejść na scenę i wraz z duetem Bingo wziąć udział w rozśpiewanych animacjach. Razem ze mną pójdę w góry, penetruję wszystkie dziury. Pójdę w góry, pójdę w góry, pójdę w góry, fajny pies. Pójdę w góry, pójdę w góry, pójdę w góry, fajny pies. Jadą, jadą mi się, tra la 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 la, śmieją im się pysie, ha 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 ha. Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, przyjechały do polu, narobiły rumoru. A te miśki, miśki, i wysoko na nóżkach podskakujemy wszyscy. Podskakujemy wysoko. Sołtysi także mieli chwilę na pokazanie własnych umiejętności w konkursie sołeckim na rzut kaloszem oraz najdłuższą obierkę, w którym wzięło udział 11 osób. Zwyciężczynią została pani Dorota Kurczyńska, na miejscu drugim znalazł się pan Stanisław Kotwica, a na miejscu trzecim pani Bogusława Sidło. Gościli u nas także strażacy z Rykoszyna, którzy pokazali, w jaki sposób udziela się pomocy osobie uwięzionej w samochodzie. Potem przyszedł czas na występ kabaretu Czwarta Fala. Zobaczmy, jak wygląda ich dojazd do pracy. Najpierw Polak. No jak jeździsz, baranie? Ktoś dał prawo jazdy, na rower się przesiąść, ty jeleniu jeden. Cholera, jeszcze telefon. Halo? Co? No ja pier... Dobra, odbiorę babcię z parku. Zobaczmy, jak wygląda dojazd do pracy Niemca. Oho, telefon. Halo, ja, was? Co? Co? Jak to się mogło stać? Dobra, dobra, w tym momencie dzwonię do Johana, już do niego dzwonię, już. My God, co to się porobiło na tym świecie? Przecież, no Johan mi w to nie uwierzy, no nie ma szans. Halo, Johan, posłuchaj. W tym momencie wsiadasz swojego Golfa, idziesz na naszą plantację ogórków. Nie uwierzysz, co się stało. Polacy przyjechali do pracy trzeźwi. Niemiec jadąc do pracy zauważa swojego sąsiada na 10. pasie autostrady. A no właśnie, zobacz mi, jak wyglądają stosunki międzysąsiedzkie w Niemczech. Ty Wolfgang, zobacz. Herman sobie kupił nowe Volvo, nie? Ciekawe, co na to urząd skarbowy. Ty patrz, ale ta jego żona to wyładniała ostatnio, nie? Co, człowieku, czy ty jest owczarek niemiecki?
Zobaczmy, jak wyglądają stosunki międzysąsiedzkie w Polsce. Średnio 4 minuty razem z grą wstępną. Tak. Polak jadąc do pracy napotyka się na dość dużą demonstrację. Popatrzmy. Protestujemy, tak! Halo, halo, Kamil Kowalski, Polsat News. Znajduje się pod Pałacem Prezydenckim, gdzie odbywa się wielka demonstracja. Już za chwilę postaram się porozmawiać z jej uczestnikami. Przepraszam pana bardzo, przeciwko czemu protestujecie? Protestujemy, bo wszyscy jeżdżą. Proszę pana, Czesi jeżdżą, Słowacy jeżdżą, Ruscy jeżdżą, a my nie możemy, spalę kukły premiera! Ale do Niemiec nie ma wiz! Wolny Tybet! Mamy na zegarze godzinę 12. Nasi bohaterowie są już w pracy. Zobaczmy, nad jakimi nowymi technologiami pracują w tym momencie Niemcy. Wolfgang, mam, posłuchaj, co ty na to, gdybyśmy zamontowali silniki odrzutowe do Golfa 2? Genialny pomysł, Hermatko, wiesz co? Wydaje mi się, że pod polskimi dyskotekami będziemy musieli zbudować pasy startowe. Jak widzimy, ciężko pracują, ale jak wiadomo, kiedy za bardzo forsujemy swój organizm, zaczynamy chorować. Zobaczmy, jak wygląda wizyta u lekarza typowego Niemca. Proszę pana, widzę, że ma pan tylko zwykły kadar, no ale dla pewności zrobimy panu tomograf, tachograf, echo serca, echo dnia, EKG, RTG, USG i HWDP. Zobaczmy, jak wygląda wizyta statystycznego Polaka u statystycznego lekarza. Jezus Maria, panie doktorze, niech mi pan pomoże, bo ja zaraz umrę, błagam! Czym się strujesz, tym się lecz. Na zakończenie odbyła się dyskoteka.